Aquile, mój veloryku, mój veloryku. Perpetuum mobile, pokaż mi się na chwilę, mój veloryku, mój veloryku. Zabił komara zarmaty i chce spać, bo już zjebał. Trzeba namiot ustawić. Zabiera się do dzieła. Bije gwoździe do ziemi. Nagle... Oczy! Wyspa kichnęła. Kichnęła i tak ryknęła. A to znów sprawka czyja. Jaki to śmiałek gwoździe w nos wieloryba wbija. Pan Maluszkiewicz tak się na cały głos drze. Nie wieloryb to ptasie. Lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł. A wyspa? Jaka znów wyspa? To mego nosa to nie uszedł. Zatrzął się pan Maluszkiewicz. Kto to mi znowu łechce? Nie łechcę, tylko się trzęsę. Już cię widzieć nie chcę. Wziął głupinkę pod pachę. Zaraz do morza się rzucił. Szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, nosa do góry zadziera i odpowiada. Wieloryba. No nie myślałem, że to powiem, ale chyba pierwszy raz przyznam się na prawdę. I tobie, brachu. Rymy naprawdę pomogły mi w nauce geografii. A ja z kolei powiem, że geografia nie jest wcale taka zła. Zła się, kiedy uczy się Brzechy, Tuwima i Kotomski. Ania, pani miała rację. Można lubić i polski, i geografię. A mówiła? Mówiła. Typowa dziewczyna. Zawsze musi mieć ostatnie słowo. Na falach naszej przyjaźni.
Oddaję na głos pani dyrektor Ewa Petrykiewicz. Ja mam takie pytanie do najmłodszych widzów. Podobało się? Tak. A co wam się najbardziej podobało? Smok? Wieloryb? Też? Księżniczki? A, tak. Bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że zdaliście cudowny egzamin, ponieważ dzieci były zapatrzone, obserwowałam. Nie mniej jak dorośli, którzy też byli równie zapatrzeni i świetnie się bawili. Bardzo, bardzo wam dziękuję za fantastyczną zabawę, za to, że dostarczyliście nam tyle radości. I tutaj chcę bardzo podziękować paniom naszym bardzo kreatywnym nauczycielkom i nauczycielom, którzy ciężko pracowali z uczniami nad przygotowaniem strojów, nad scenariuszem, nad ćwiczeniem wszystkich różnych scen. To jest bardzo trudne scenicznie, bo to jest dużo wątków przy tym płynięciu statkiem Wisłą. I na koniec chcę powiedzieć, że ten piękny hit, ta piosenka o przyjaźni i o Wiśle jest autorstwa naszej pani polonistki, pani Alicji Żuk. I muzyka. Pani dyrektor, jeszcze pierwsza piosenka też. O. Pierwsza. To no ta też pani. No pan, to już trzecia w historii szkoły. Tak? Tak. Tak. Ja wiem o tym, ja wiem. Pani Ula Dziugiel, która tak pracowała ciężko. Która szyła pana Lidia na pracowni i pana Iwonkę na Wadzorowicza, która przyszyła. Pan Tomek, który pomagał we wszystkich etapach tego przedstawienia od początku do końca. I zastąpiony pan Grzegorz Dziugieł, który razem z panią Ulą tu kreatywnością zaskakiwali nas na każdym kroku. A poza tym już zobaczyłam autentyczne talenty aktorskie wśród naszych uczniów i uczennic, co też mnie prosi. No dziwno, ja nie wiem, może będziecie mieli za chwilę dylemat, może do szkoły aktorskiej trzeba pójść, albo gdzieś, nie wiem, ale naprawdę talenty są takie, no, zaskakujące. Na koniec tego wspaniałego przedstawienia chcemy wręczyć nagrody naszym uczniom za udział w konkursach bardzo ważnych, a potem poproszę jeszcze naszych gości o słowo, jak już wręczymy te nagrody do naszych uczniów i starszych i najmłodszych. Mam nadzieję, że wszyscy się pięknie bawili. Ja poproszę teraz po kolei nauczycieli, którzy odpowiadają za organizację konkretnych konkursów. Pan Krzysztof ma. Jest konkurs historyczno-literacki Wybitne postacie w historii Polski. Pierwsze miejsce zajęła Tamary Simoniani z Gruzji. Prosimy. Chora. Ach, ona jest chora. Ona jaką pracę napisała? Ona napisała pracę poświęconą Siedmiu Jeżowi. Bo tam jest, był grupy postaci i właśnie Tamari wybrała tę postać konkretnie jako taką swoją, że tak powiem, motywację swoją.